Czwarta nasza wizyta u Matki Radości przeżywana jest w temacie pokłonu mędrców ze wschodu. To zaczniemy tak, żeby naświetlić sprawę, którą dzisiaj rozważamy, właśnie od takiego starego już z brodą dowcipu, jak to trzej królowie wybrali się do Betlejem i kiedy wchodzili do groty, jeden z roślejszych tych królów, gdy wchodził, nie schylił się i uderzył się w czoło. I z takim głosem pełnym bólu mówi: o Jezu! Na to Maryja do Józefa mówi: o widzisz, to jest dobre imię dla dziecka, nie Stefan i Stefan. No właśnie, to jest bardzo dobre imię dla dziecka, to znaczy akurat dla tego dziecka, jeżeli chodzi o naszego Zbawiciela, bo imię Jezus, Jeszua w oryginale, znaczy tyle, co Jahwe zbawia. Właśnie Jezus Chrystus, jako Syn Boży, przyszedł do nas jako Jezus, jako Boże zbawienie. On przyszedł po to, żeby nas zbawić. I dokonał to, to się dokonało na Golgocie. I stąd dla nas jest przyczyna prawdziwej radości. Popatrzmy tylko, co z tym zrobić, aby faktycznie ta radość w nas trwała i byśmy tę radość przeżywali, oczywiście w pełni w niebie, ale tutaj już kosztując przedsmaku tej prawdziwej, pełnej radości, która będzie w niebie. Otóż zobaczmy całą tę scenę, którą nam opisuje Ewangelia, kiedy mędrcy ze wschodu, popularnie mówimy trzech króli, ale to byli magowie, mędrcy, to byli prorocy, to byli w pewnym sensie pewni kapłani, przywódcy, duchowi w swoich kulturach i oni gdzieś tam na podstawie jakichś proroctw z różnych kultur, szukając, wczytując się w słowa prorockie, także bazując na astrologii, wywnioskowali, że to jest ten moment, o którym mówią te różne księgi, podania i prorocy, że na świat przyszedł władca nad władcami, król nad królami, wyjątkowy król, który będzie panował nad całym ludem. I zgodnie z tymi przepowiadaniami ci mędrcy wyruszają, aby oddać pokłon, bo ten, który się narodził, ten król nad królami, ten wyjątkowy władca, godzien jest oddawania mu chwały. I chcą to nowonarodzone, wyjątkowe dzieciątko odnaleźć. I moi drodzy, no zgodnie z tymi wytycznymi przychodzą na tereny ziemi obiecanej, czyli do Izraela. I gdzie trafiają? Do Jerozolimy, na dwór królewski, do króla Heroda. No bo gdzie szukać władcy narodzonego, jak nie na dworze królewskim, prawda? No tylko się okazuje, że tam go nie ma. I zobaczcie, co tam się dzieje. Król Herod zwołuje uczonych w piśmie, zwołuje kapłanów. I oni podpowiadają tym mędrcom, że jest to Betlejem, że pisma starotestamentalne, że przepowiednie proroków, wszystko wskazuje na to, że to jest Betlejem, że muszą udać się do Betlejem. I co się dzieje? Ci mędrcy biorą, zbierają się i idą do Betlejem. A nie dziwi was, że już król jak król, że on tam się lękał tego dziecka i tak dalej, że go po prostu wygryzie, że to władca jakiś, dlatego potem pałał tą chęcią zbrodni, aby to dziecko po prostu zlikwidować po to, żeby nie dzielić się władzą. No już tam pomińmy tego Heroda. No ale ci pobożni, wierzący, którzy znali proroków, znali pisma, dlaczego oni nie idą do Betlejem, skoro ma się narodzić Mesjasz? Tym mędrcom ze wschodu powiedzieli: tak, jest to Betlejem, tam idź. Ale sami nie poszli. Zobaczcie, jaka to dla nas podpowiedź. Nie wystarczy być wierzącym, nie wystarczy być pobożnym. Można, tak jak zawsze podpowiadam, chodzić do kościoła, paciorki odmawiać, a niewiele mieć wspólnego z Jezusem Chrystusem. Tu, kiedy Pana Jezusa wyznajemy słowem, przyznajemy się, albo lepiej się zabezpieczyć, bo gdyby to okazało się, że to jest ważne, to lepiej pójść do tego kościoła, tam zaliczyć. Można też tak. A tak naprawdę nigdy nie spotkać Jezusa Chrystusa.
I to dzisiejsze nasze spotkanie z Matką Radości, ta, która doświadczyła tego, kiedy przyszli mędrcy ze wschodu, a nie przyszedł tam żaden kapłan, żaden uczony w piśmie, ludzie, którzy byli wtopieni w Słowo Boże, znali proroków, chodzili do świątyni, modlili się. Żaden nie przyszedł. Mimo, że doskonale sobie zdawali sprawę, zobaczcie. Nie byli pewni, może jeszcze nie wiedzieli, ale to nawet wtedy, to taką wiedzę, jaką oni mieli, dlaczego ich zabrakło w Betlejem? I moi drodzy, dla nas ta podpowiedź jest taka, żebyśmy właśnie spotykając się z Matką Radości, chcieli zrozumieć, żeby mieć taką pełną radość. Oczywiście ta pełna będzie w Królestwie Bożym, ale tutaj pełna w znaczeniu takiego przedsmaku, mieć taki pokój w sercu. Potrzebujemy też pójść i oddać chwałę, oddać pokłon Panu Jezusowi. W jaki sposób? Ano w taki sposób, że faktycznie damy Panu Jezusowi do zrozumienia, że On dla nas jest ważny. Że wśród różnych ważnych spraw w naszym życiu, bo trzeba zrobić to, tamto jeszcze, tu się tym zatroszczyć, o to zadbać, że w tym wszystkim Chrystus będzie dla nas najważniejszy. Zobaczcie, gdybyśmy tak popytali się, co jest dla Ciebie najważniejsze? Co musisz zrobić? Co jest dla Ciebie tak pilne i ważne? To byśmy listę zrobili, no tak, no, trzeba by to załatwić, trzeba by jeszcze to zrobić, tam pójść. Byśmy całą listę zrobili. A zbawienie? A nie, no oczywiście, tak. Od zaraz byśmy dali o zbawienie, tak, no bo jak coś w niebie. I łatwo się na tym złapać, że gdzieś tam dla nas niebo jest ważne, ale póki co to musimy ogarnąć całe nasze życie. I to gdzieś tam to Betlejem umyka nam bokiem. I myślimy to, że ja mam przekonanie co do Jezusa Chrystusa i to, że pójdę na mszę, to jest sprawa już wszystko załatwiona i w moim życiu wiary wszystko jest w porządku. Bardzo ważne jest, jeśli chodzi o Kościoła, bardzo ważne, byśmy zachowywali przykazania, bardzo ważne jest, żebyśmy Ewangelię wprowadzali w życie, bardzo ważne jest, żebyśmy dobrze żyli, postępowali, byli uczyni. To jest wszystko bardzo ważne. Tylko ponad tym wszystkim Pan Jezus oczekuje od nas tej więzi i takiego zespolenia osób, które dla siebie są nawzajem ważne. Dlatego idąc przez nasze życie tak naprawdę trzeba zadać sobie pytanie, czy zmierzamy do Betlejem, aby doświadczyć tego, który przyszedł, a jest władcą całego świata, jest ponad wszystkim. Czy faktycznie takiego króla przyjmujemy?